witam Cię na moim kanale. Jeśli tutaj jesteś, na pewno ciekawi Cię to, jak zmienić grafikę z takiej na taką. Jest to bardzo proste i tak naprawdę w 5 minut jesteśmy w stanie zmienić grafikę przy pomocy programu NVIDIA. Wystarczy, że klikniemy Alt i F3. Wyświetla nam się po lewej stronie panel NVIDIA. I teraz możemy sobie tutaj kombinować różne rzeczy z filtrami. Tak jak widzicie, teraz jest oryginalnie w grze. My możemy sobie dodać filtr. Na przykład tutaj weźmy kolor. Pokażę Wam tylko przykładowo, co tutaj możemy zmienić. Na przykład kolor odcienia możemy sobie wziąć na jaśniejszy, także na ciemniejszy, na przykład na środku. Tutaj znowu jest jaśniejszy. Intensywność odcienia możemy zmienić. No teraz już wygląda tragicznie, ale jak damy sobie na 0%, no to już to wygląda dosyć dobrze. Teraz możemy pokombinować coś z temperaturą. Teraz jest za mocne. Myślę, że tutaj po środku najlepiej to wygląda. I nasycenie możemy też zmienić. Zobaczcie, tak to wygląda. No dodamy sobie jeszcze jakiś inny filtr, żebym pokazał Wam na przykład wyostrzenie. W wyostrzeniu możemy zmienić intensywność. Tak jak widzicie, intensywność jak jest na stówce, to ta grafika już wygląda dosyć dobrze. Dobra, to niech będzie też na maksa. Jeszcze dodamy jeden filtr, na przykład wyostrzenie plus. Na wyostrzeniu plus mamy intensywność i szczegóły tekstur. Szczegóły tekstur ja tu dość wysoko biorę, bo to bardzo dobrze wygląda. I na przykład intensywność weźmy też dosyć wysoko, na 80 powiedzmy procent. No i zobaczcie, ta grafika już wygląda dosyć dobrze. A teraz pokażę Wam, jakie ja mam ustawienia. Będziecie mogli sobie skopiować. Ja gram na takich. Są dosyć ciemne, ale takie mi się najbardziej podobają. Kolor mam poustawiany w ten sposób. Wyostrzenie jest tak ustawione. No i kontrast jest ustawiony tak. Możecie sobie tutaj wszystko skopiować, jak chcecie taką grafikę, jak ja mam. No ale niestety to jeszcze nie wszystko. By mieć też taką grafikę, jak już weźmiecie sobie na wysoką, no to też te tekstury i ta grafika będzie inaczej wyglądała. Dlatego sobie poustawiajcie. Mam średnią rozdzielczość ekranu. Taka, tylko że no, wy musicie sobie dostosować do swojej rozdzielczości ekranu. No i resztę możecie sobie tutaj zobaczyć, jak mam. I jeszcze jedno ustawienia zaawansowane. To też najlepiej, jakbyście sobie wszystko skopiowali. No i to by było na tyle. Tak Wam pokazałem, jak w szybki sposób można bez shaderów i bez zgrywania różnych innych aplikacji zmienić sobie grafikę w grze, na przykład Farming Simulator, ale nie musi to być oczywiście akurat ta gra. No ja się z Wami żegnam, subskrybujcie mój kanał po więcej poradników. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, siemanko.